Zapraszam wszystkich zainteresowanych tarotem na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na kwiecień. Ten czas tak szybko biegnie. Wydawało się, że dopiero zaczynał się marzec, a tu już mamy następny miesiąc za pasem, kwiecień. Dziękuję Wam bardzo za obecność, za wszystkie lajki, komentarze, za to, że subskrybujecie i to jest też fajne. Chciałam jeszcze powiedzieć, że plan duszy, kurs odbył się, był bardzo, bardzo udany. I następny kurs odczytu planu duszy, to jest certyfikowany kurs, odbędzie się na przełomie maja i czerwca, tak przynajmniej planuję, jeszcze nie mam dokładnej daty. Okej, jeszcze oprócz tego chciałam powiedzieć, że jest książka Plan Duszy i jeśli ktoś jest zainteresowany, przetłumaczyłam tą książkę na język polski i właściwie polecam ją każdemu, kto chce się rozwijać, bo jest to fajne narzędzie. Właściwie ta książka to jest trochę jak podręcznik. Można sobie samemu zrobić odczyt, jest tu wszystko wyjaśnione, natomiast jeśli ktoś chciałby to robić bardziej tak w sposób zharmonizowany i wiedzieć jeszcze więcej na ten temat, to zapraszam na kurs, który, tak jak mówiłam, będzie online na przełomie maja i czerwca. A co dalej, to zobaczymy. Ok? Także zapraszam i u mnie na stronie www.planduszy.pl w sklepie tą książkę można kupić albo fizyczne wydanie, albo PDF. To jeszcze chciałam dodać, że jeśli macie potrzebę, żeby się czegoś dowiedzieć, czy żeby zainspirować się kartami tarota, to jak najbardziej zapraszam, indywidualne czytania są dostępne, może to być nagranie, różne są opcje tych nagrań na YouTube z indywidualnym dostępem lub może to być sesja na żywo. Natomiast też są sesje odczytu planu duszy i to są sesje, które trwają mniej więcej godzinę, półtorej do dwóch godzin. Także to też jest oferta, z której możecie skorzystać. A już teraz zapraszam Was do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie skorpiony w czytaniu na kwiecień 2022. Zobaczymy, co tutaj w głównej energii się u Was pojawi, jaka to inspiracja. Jaka to ma być i też informacja, jak to się potem będzie miało do reszty kart. Kwiecień to jest pierwszy miesiąc właściwie takiego wiosennego przebudzenia. No zobaczymy, jak to u Was z tym przebudzeniem będzie. Bardzo ładnie, świetnie po prostu. Słońce. Mamy słońce. Słońce będzie coraz cieplej i coraz bardziej świecić. Będzie jasno i jest już jasno. Dni zaczynają nabierać długości, a noce się kurczą. I dla Was to oznacza jakiś sukces. To jest taka wspaniałość. Zobaczenie siebie, że mogę, że potrafię, że jestem w takim okresie rozkwitu. To może też być oświetlenie czegoś, pokazanie czegoś bardzo mocno, takie wyeksponowanie jakiegoś może fragmentu Waszego życia, jakiejś przestrzeni, która chce zostać zobaczona, tudzież Wy sami chcecie osiągnąć naprawdę bardzo pozytywne rezultaty w czymkolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie Waszego życia i mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo możliwe, że tutaj będziecie budować bardzo taki fajny, solidny, czy to dom, czy to karierę, czy będziecie coś przedstawiać też innym, oświecać ich dzień, jakby emanować pozytywną energią. To też jest takie zadanie Słońca, tak? Że dzięki niemu my wszyscy jaśniejemy, tylko też się można trochę oparzyć, więc tutaj też trzeba by uważać, czy nie za nadto, nie? Jak bardzo wystawiamy się. Zobaczmy, co jeszcze oprócz tego się tu ujawni, żeby wiedzieć, czy to Słońce będzie oświecać jakąś przestrzeń szczególną Waszego życia, czy
Może to będzie kariera, może to będą związki. Zobaczymy, co się pojawi. Mamy taką talię japońską. Nazywa się Stella Tarot. Zobaczymy, jak te karty będą opowiadać. Dla skorpionów, nie tylko słonecznych. Ok, to jest przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Teraz zobaczymy, jak wy się pokazujecie. Jako książę buław. To jest bardzo dobra energia, to jest bardzo młoda, taka rozkwitająca energia. Trochę tak bardzo podobnie jak to słońce, taka promienna. To jest takie żywe srebro. Żywe srebro, żywe złoto, można powiedzieć żywe złoto. Nie wiem, czy tak się mówi. W każdym razie jest to jakiś nowy początek. Jest to dużo energii twórczej, energii, która chce eksperymentować, chce rozwijać się, uczyć, sprawdzać. To jest takie wewnętrzne rozpalenie, które przekłada się na całe środowisko, na wiele aspektów naszego życia. To może być też takie właśnie zdrowe podniecenie życiem, zakochanie się w życiu na nowo, zakochanie się też w tym, być może, co robicie. Ok, tu zobaczymy, jaka jest porada, informacja. Tutaj będzie wyzwanie, no i wynik. A co w tle? W tle jest dziesiątka mieczy, która mówi o tym, że jest tutaj jakiś koniec i jednocześnie początek. Kończy się jakiś ciemniejszy czas w waszym życiu, kończy się jakieś nadmierne myślenie i, tak jak to mój syn mówi, rozkminianie czegoś. A to są, ta dziesiątka pokazuje, że to są myśli, które męczą, które dręczą, które nie dają żyć. I tak naprawdę to też może być taka zagmatwana komunikacja pomiędzyludzka. I to jest w atmosferze, że coś tutaj się kończy, coś odchodzi, że to się zaczyna uspokajać i zaczyna być widać jakieś światełko w tunelu. No właśnie, tutaj to słońce jest w stanie pokonać właśnie wszystkie takie ciemności. Zresztą widzicie też po kolorze tej karty, że mówi ona o zakończeniu, o czymś, co odejdzie i nastąpi czas jasności. Ok, co odchodzi do przeszłości? I tutaj mamy księcia, który jest księciem monet. Też energia właśnie młoda, bardzo pracowita, chętna. To jest ktoś, kto chce się uczyć wraz z tym, że chce dotrzeć do prawdy, do esencji materialnych rzeczy, do tego, skąd one się biorą, w jaki sposób je tworzyć. To jest, może się też zmaterializować jakaś osoba. To może być takie spotkanie z kimś, kto będzie też wprowadzał w wasze życie dużo uziemnienia, ale też dużo radości związanej właśnie ze współpracą. Zresztą ktoś, kto będzie na tym samym poziomie mniej więcej, z taką samą werwą, z taką samą energią, bardzo aktywnie chcącą działać. W sensie takiego działania, jak to mają w zwyczaju młodzi ludzie, którzy fascynują się. Później w życiu, im dłużej żyjemy, tym bardziej jakby mamy jakąś inną tendencję, w sensie do takiego zatrzymywania się, spowalniania. Ale tutaj bez względu na wiek, spotkanie może być z kimś, kto jest właśnie tak jakby podobnie skonstruowany, w sensie wibracji młodości, wewnętrznego takiego rozświetlenia. Zobaczmy, co teraźniejszość mówi. Tutaj mamy kartę, która nazywa się cudem.
To jest cud, to jest moc wewnętrzna, to jest takie przebudzenie do życia właśnie z taką ogromną mocą, która cały czas jest w nas i ona w nas drzemie. Czasami mamy do niej dostęp, czasami nie. Mam wrażenie, że właśnie wraz z tymi pierwszymi oznakami wiosny, z tym słońcem, które jest tutaj w centrum, wybudza się w was i rodzi się ten cud. Cud mocy, którą macie i będziecie chcieli bardzo używać. To jest bardzo mocno też seksualna energia, która może się w niektórych z was pobudzić. Dla niektórych z was to będzie też informacja, że będziecie chcieli mocno doświadczać właśnie intymności, cielesności, pracy z ciałem na przykład. Będziecie chcieli być może zacząć jakieś diety albo zmienić swój image na taki, który już od dawna gdzieś tam jest mocno w was, to może być właśnie tak, że będziecie dążyć do idealnej sylwetki, do zmiany nawyków żywieniowych i tak dalej. No zobaczmy, co tutaj jeszcze w przyszłości się pojawia. Wieża. Przed chwilą robiłam czytanie dla wagi i wieża też tam była, tylko była troszeczkę wcześniej, bo była w teraźniejszości. Tutaj jest jakaś informacja o ogromnej zmianie, która zostaje wywołana przez jakąś zewnętrzną moc i siłę. To jest jakaś zmiana, na którą nie mamy wpływu. Nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić tej zmianie. To jest taka moc, która potrafi rozwalić właściwie każde zatwardziałe jakieś zachowania, czy czasem nasze przywiązania, ponieważ coś z zewnątrz tak emanuje taką siłą, że wyrzuca nas na przykład, tak? Wyrzuca tak, jak wyrzuciło tu tych ludzi z tej wieży, którzy spadają na dół. Tak wyrzuci nas z butów i wyrzuci skorpiony w jakąś przestrzeń, gdzie będą chciały zacząć coś budować na nowo być może, właśnie na zgliszczach potem tej wieży. Takie odnoszę wrażenie. Zresztą jeszcze dociągnę karty, jak tutaj zrobimy te wszystkie. Porada. Porada, informacja. Wyjdźcie ze swojej głowy. Wyjdźcie z myśli i zobaczcie, jak wygląda rzeczywistość. Bo tutaj mam wrażenie, że jest trochę tak, że ten ktoś, czy to skorpion właśnie, postrzega rzeczywistość przez pryzmat swojego umysłu, który jest jakby zaszufladkowany w pewien sposób, zamknięty też. Mamy dwie czwórki, tak? Bo ósemka to są dwie czwórki. Ten rodzaj myślenia to jest to, co potrzebuje być zakończone. Zobaczcie, tu jest dużo myśli, to są myśli, które wcale nie rozświetlają, czy nie powodują jakiegoś jasnego obrazu, tylko właśnie zaciemniają obraz i powodują, że nie widzimy rzeczywistości rzeczywiście taka, jak ona jest, tylko przez pryzmat naszych myśli i tego, co one nam tutaj podpowiadają. Więc to tutaj mam wrażenie, że to jest jakaś rewolucja w waszym życiu, totalna rewolucja i wywrócenie do góry nogami wszystkiego, ale to w bardzo, bardzo, bardzo pozytywny sposób, ponieważ karta, która jest tutaj w środku, mówi o tym, że to jest ogromna, potrzebna, konieczna, pozytywna zmiana. Zmiana w głowie głównie tutaj. Jeszcze żadnych kielichów nie mamy. Tutaj, co jest problemem, co może być problemem dla was, to jest dziesiątka buław, czyli nadmiar obowiązków, które trzeba też zakończyć. Nabieranie na siebie i mówienie, zgadzanie się praktycznie na wszystko, to później powoduje takie sytuacje, w których tak naprawdę nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, dlatego że jesteśmy przywaleni ciężarem obowiązków, które sami sobie sprezentowaliśmy, bo bardzo tak lekkomyślnie tutaj ktoś nabrał na siebie i to, i tamto, i siamto. I to powoduje, że wtedy rodzą się stresy. I to z tym trzeba skończyć.
I mam wrażenie, że tu będziecie mieli tendencję do tego, żeby jeszcze może coś wziąć na siebie, bo przecież po co? Tutaj już nie da się, ale tendencja cały czas jest, więc obserwujcie, jakie macie obowiązki, dlaczego je macie i kto je na was nałożył? Czy wy sami, czy może zgodziliście się na wiele różnych spraw, czy zgodziliście się wziąć udział w jakichś wydarzeniach i niekoniecznie macie na to ochotę ani czas, więc temu się też trzeba byłoby przyjrzeć i może to słońce właśnie chce oświetlić ten aspekt waszego życia. Myśli, obowiązki, bo tak to trochę wygląda. Zobaczmy, co tutaj się pojawia. No, ten umiarkowanie. Bardzo fajnie pokazuje się karta umiarkowania, która mówi, że to, co się dzieje, to, co się będzie działo, to wszystko jest dla waszego dobra. Tutaj jest to połączenie, uzdrowienie sytuacji w tej dziedzinie, w której potrzebna jest ta zmiana. Może zmiana właśnie myślenia. I tu pogodzenie, właśnie wejście w taką neutralność i zobaczenie, że te myśli czasem ciągną na manowce. To jest połączenie jakichś elementów, które są niekoniecznie zgodne i spójne, ale jednak one do siebie pasują i zostaną połączone. To może być też spotkanie, tak jak mówiłam, kogoś, kto jest bardzo pobudzony, z kimś, kto jest bardzo spokojny. I to się wydaje, że właściwie jak to pogodzić? A to się tak jakby te przeciwieństwa przyciągające do siebie tak się objawiają. I to pozwoli uzdrowić was i to pozwoli uzdrowić tutaj tą ogromną przemianę, która się dzieje. I jest to bardzo dobry znak na kwiecień. Bardzo ciekawe jest to czytanie, może dotyczyć różnych aspektów. Ja jeszcze chcę zobaczyć, dlaczego tutaj mamy tą wieżę i skąd ona się tutaj tak ustawiła w tej przyszłości, dlaczego ona tutaj jest. Co tutaj z tego wyniknie, z tego przewrotu? I co się ukaże, jak już runie to wszystko? Okay. Wyjawi się zwycięzca. Karta raka. To może się pokazać jako nowy dom. To może być jakaś podróż, przeprowadzka, równowaga w emocjach. Ogromnie zwycięska, bardzo, bardzo dobra karta, która też bardzo fajnie pokazuje połączenie ognia i wody na przykład, tak? Dwóch przeciwieństw, dwóch przeciwnych elementów, które teoretycznie nie powinny się zgodzić, a jednak się zgodzą i jednak będą harmonijne i będą fantastycznie działać. Także z tych popiołów, tutaj z tych ruin wyłoni się zwycięzca, a tym zwycięzcą będziecie wy. A co możecie poradzić na te wasze zakotłowane myśli w ósemce? Na to, że niewidoczna jest tutaj rzeczywistość. Tutaj trzeba sięgnąć do uziemniania, do mądrości króla. Król pokazał się, król monet, który jest w swojej mądrości niezaprzeczalny. To jest też ktoś, kto zdaje sobie sprawę z ciężaru obowiązków, ale też zdaje sobie sprawę z tego, że pieniądze to nie wszystko, tak? I że rzeczywistość to też jest świat, który jest pełen bogactw i nie jest ograniczony. Tutaj ta osoba, ten król dysków, jest osobą bardzo zorientowaną na sukces i zazwyczaj go osiąga. A tutaj ktoś tak naprawdę siedzi w swojej głowie w ósemce mieczy i nie do końca rozumie, na jakiej zasadzie ten świat działa, tak? Ma tylko jakąś wizję, która jest w ogóle niespójna z tym, co w rzeczywistości jest. Więc tutaj trzeba by było troszeczkę zmienić
tą swoją wizję, zdjąć przepaskę, spojrzeć na świat przez pryzmat króla monet. Tu też chodzi o uziemianie, czyli o to, żeby może pójść do ogrodu i ręce sobie ubrudzić, żeby chodzić na spacery, żeby przytulać zwierzęta. Tutaj też się nam pokazało koło fortuny, czyli to jest jakiś nadchodzący, pełen niespodzianek kwiecień, w którym odkryjecie swoją moc, moc decydowania o sobie, decydowania o swoim życiu i spotkania z kimś albo z czymś, co będzie niezwykle pozytywne i bardzo uzdrawiające. No, bardzo ciekawie. Myślę, że to jest jedno z lepszych czytań na miesiąc kwiecień. No jeszcze nie wszystkie zrobiłam, więc jeszcze może się lepsze trafić. Zobaczymy. Zobaczymy podsumowanie kartą wyroczni, co tutaj będzie na zakończenie. Ok. O, no tak jak mówiłam, dużo intymności, bo tutaj mamy bardzo dużo ognia. Nie ma co prawda kielichów, ale jest dużo pasji. I tu jest seks, magiczny seks. O, proszę bardzo. Taka karta nam się pojawiła. Mocno skierowana na ciało, na tą energię, która kieruje naszym życiem często, powoduje, że jesteśmy aktywni, że nam się chce, tak? To jest też przyciąganie, odpychanie, to jest poznanie kogoś, kto może jest właśnie nam w jakiś sposób przeznaczony. Jeszcze zerknę, co o tej karcie pisze autorka, żeby nie być gołosłowną. No, bardzo fajnie ona tutaj opisuje, bo tutaj mocno jest żeńska energia, wskazanie na żeńską energię, na to, że kobiety w zasadzie były mocno ograniczane i nadal są w swojej seksualności. I ten system patriarchalny często właśnie ograniczał tą wolność. Tu nie chodzi o rozwiązłość seksualną, tu chodzi o zdrową seksualność, o takie podejście, które na przykład, o którym mówiła Michalina Wisłocka, bardzo lubiana i znana u nas w kraju. Chodzi o to, żeby kobiety były wolne, nie tylko kobiety, mężczyźni też, ale tak bardziej dotyczy to kobiet w takim sensie, żeby eksponować swoją seksualność, żeby czuć się wolnymi, nie osądzanymi, żeby pokazać siebie, żeby nie bać się ubrać w takie czy inne rzeczy, żeby odsłonić jakąś część ciała, jeśli macie na to ochotę. Tutaj jest uwolnienie swojego potencjału, tak? To trochę jest tak, jakbyście miały chęć zabłysnąć czymś, szczególnie właśnie swoją sylwetką. Może tutaj nadchodzi moment innego podejścia do siebie, do swojego ciała, zaakceptowania go takim, jakie jest, bez zwracania uwagi na wszystkie wady, które często widzimy, tak? Patrząc w lustro, mówimy, o, to za duże, to za małe, brzydkie uszy, a ładne coś tam. O ładnym to często nie wspominamy, raczej patrzymy na siebie okiem krytyka, więc tutaj chodzi o to, żeby to zmienić i żeby poczuć, że ta prawda o nas jest głęboko gdzieś w nas schowana, i żeby uwolnić ją, że seksualność nie ma w ogóle żadnego połączenia z żadnym diabłem, bo to często też ze względu na to, jak Kościół w jaki sposób przedstawiał wcześniej, zawsze kobiety musiały być ściśle ubrane, zresztą gdybyście chcieli podróżować może do krajów arabskich, to nadal tak wygląda, więc chodzi o uwolnienie się od tych wszelkich ograniczeń. I być może mężczyźni, którzy słuchają tego czytania, potrzebują też uwolnić swoją żeńskość, pokazać siebie z innej strony, tą miękkość taką, to takie spojrzenie na swoje ciało też z innego punktu widzenia.
Myślę, że to tyle na ten temat. Na pewno jest tu dużo pasji, pasji do życia, do dążenia do sukcesu i do zwycięstwa. Być może pogoda pozwoli, żeby się już zacząć troszeczkę rozbierać, więc pewnie to też może być tak odczytane, to całe czytanie. Na pewno jest tu ogromna zmiana, która nadchodzi. Ja nie mówię, że ona może być cudownie łatwa. Ona może być chwilami taka głęboka i przejmująca, ale wasze podejście, bo pokazujecie się jako książę buław, jest mocno zabawowe. I to jest tak, jakbyście mieli bawić się życiem, tak jak wcześniej, może w czasach przedszkola, tak? Albo jeszcze wcześniej. Przypomnijcie sobie was samych z tego okresu. I spróbujcie sobie przypomnieć to, co dawało wam radość, przyjemność i taką równowagę, balans życiowy. I życzę wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.